Szacunek. Cześć, nazywam się Jakub Jan Bryndal, jestem u Jacka Pola w cyklu Samplujemy. Jestem u niego w Kanciapie, ponieważ akurat graliśmy koncert z projektem Łona, koniecznie Krupa na Next Festiwalu. Było bardzo fajnie. I co? I będziemy ciąć nagrania. Pomysł u Jacka jest taki, żebym wybrał 3 z 6. Podoba mi się ten pomysł. I tak, mamy Poznańską Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji. Mamy Na Skrzydłach Wiatru. Lidia Stanisławska, Gwiazda nad Tobą. O człowieku, a prawo moralne w Tobie. Izabela z Vocal Group. God damn. To mi się podoba. Myślę, że Izunia wjeżdża. Wow, album nazywa się Chłopcy, których kocham. Czy to jest Izabela, a to są chłopcy, których Izabela kocha? Być może. Piosenki żydowskie śpiewa Golda Tęce. Jane Harrison, New Day. Cena złotówka, to są moje ulubione digi. Wybieram Jane, bo jest spoko. Wybieram Izabelę, bo chcę się dowiedzieć, czy to są chłopcy, których ona kocha. I Poznańska Orkiestra Rozrywkowa. Moim narzędziem dzisiaj będzie Akai MPC Live, 2. Oprócz tego mam kontrolerek MIDI Arturi, jeżeli będę chciał dogrywać jakieś tonalne rzeczy. Zapraszam do wspólnej zabawy. Oh man! I mamy breaka od razu. Ojej, przepraszam cię. Nie było tego. Powiedz Jackowi, że tego nie było. Repertuar zespołu stworzyli w całości młodzi twórcy środowiska poznańskiego. Zbigniew Górny, Stanisław Bartosik, Krzesimir Dębski, Bogdan Jarmołowicz, Piotr Kałużny i Janusz Piątkowski. Yeah! Masz tyle fajnego stafu, że po prostu wiesz, trzeba to trochę przeczesać, no. Za dobre płyty dałeś. Dobra, nominuję chłopaków z Trzema Ziemi do wysamplowania tego, idziemy dalej. Też break. Dobra, fajniusio, fajniusio. Po koleżeńsku. Wow. Izabela Vocal Group. Dziś na morskim dnie. Wow. Oh yeah. Przestał istnieć świat. Dobra. Ale to jest to o czymś, jest to jakieś na pewno. Wiesz przecież ja. Tu też bym nominował Siema Ziemię do dziabnięcia tego. Pamięć jest trwalsza niż miłość. Pamięć jest trwalsza niż miłość. Pamiętajcie o tym kochając. Kwiaty zła. Kwiaty zła! O człowieku! Możemy przejść dalej. Jane Harrison, New Day. No wiadomo, no wezmę to. To jest na przykład piosenka na pożegnanie, czyli trochę dla tych chłopców, którzy kochali Izabelę. We've come.
Rzeźnia, no z tego coś będzie. No więc nazbieraliśmy sampelki, jest chwila teraz przetasowań. A tu jest solo na klawesynie, co za zwyrole, no. Czyli tak, czyli ciacham sobie jednak nie na slajsy, tylko każdy pad osobno, bo chcę ordynarnie zobaczyć, czy da się zrobić z tego drum kit, że nie będę tego loopował, tylko będę miał one shoty z tego, no nie? No może mieć to nawet sens. Duże jest, ale może niech będzie taki gruzdzik, no co? No, ten werbel jest taki, no, elegancki. Uuu, ale ostry hi-hat. A, stopkę sobie dowalę różnymi tutaj sytuacjami. W sumie, jeszcze mogę ją skrócić. Jest mnóstwo jeszcze tego heavy metalowego kika tutaj. Klika. Dobra, ciekawie. Trochę wytnę rzeczy do tego reverbu. Będziemy mieli gotowe granie. Dobra i... Dobra, a zobaczmy. O, i tą panią szanowną. Zobaczmy, co się dzieje. Wow! Marzy mi się jakaś bardziej chwytliwa sytuacja. Ale to jest bardzo dobra gruziarska sytuacja z kolei. Come on, metronomie, chodź tu. No i to jest ten element mojego życia, ciężki. Czyli strojenie sampli. No może bardziej to. I teraz... Kurde, myślałem, że wyjdzie mi coś ładnego i mainstreamowego.
Nie, zostawmy to na potem. Żeby była rzezienka większa. Yeah. Mogimy sound design. Dobra, pyk, pyk, pyk. Aha. Dobra. Yeah. Dobra, jest szaleństwo, jest dobrze. Dobra, pyk. Jesteśmy już po montowaniu bitu. Zaskoczyło mnie to, co wyszło. Myślałem, że zrobię na przykład 3 krótkie bity albo jeden bardzo złożony, a wyszedł... Sami zobaczcie, co wyszło. W sumie cieszę się, bo zawarłem pewien multisampling, czyli zestrojonych z grubsza do siebie kilka sampli. Cieszę się, że zrobiłem bęben z breaka, który ukazał się na pierwszej płycie. No i tak, bardzo się cieszę, że to zabrało mnie w ciekawą podróż przez tercet egzotyczny, nie będący tercetem egzotycznym, i operowy śpiew do jakiegoś dziwnego multisamplingowego świrostwa. Więc tak, sprawdzajcie moje rzeczy, Jakub Jan Bryndal, sprawdzajcie Łonego Koniecznego i Krupę, sprawdzajcie Łonego, sprawdzajcie Siema Ziemię, sprawdzajcie rzeczy Jacka Pola, bądźcie mili dla sąsiadów i dbajcie o zbilansowaną dietę. Bless!